bardzo dużo możliwości u nas na uniwersytecie. Teraz mamy też na przykład kierunki związane z muzyką jazzową, kierunki związane z muzyką dawną, jeżeli ktoś się interesuje tylko muzyką barokową. Również kierunki związane z muzyką współczesną. Mamy kompozycję i to bardzo różną kompozycję, tą klasyczną i też tą związaną z tworzeniem muzyki elektronicznej. Możemy zająć się dyrygenturą. Bardzo często dyrygenci też dosyć późno obierają swoją ścieżkę zawodową, kariery zawodowej. Mamy reżyserię dźwięku i filmową i tą związaną z produkcją fonograficzną. Także tych opcji rzeczywiście jest dość dużo. Wydziałów, kierunków, no jest to największa uczelnia muzyczna i naprawdę myślę, warto poświęcić czas, żeby się zapoznać z całą tą ofertą edukacyjną. W przypadku instrumentalistów oczywiście są to zajęcia indywidualne, są to zajęcia też związane z graniem w orkiestrze, w zespołach. Widzę też taką tendencję, że bardzo dużo łączy się też wydziałów różnych kierunków, to znaczy na przykład kompozytorzy muzyki współczesnej współpracują z zespołami, potem studenci to wykonują, reżyserzy dźwięku nagrywają, są jakby różne takie akcje, że tak powiem, łączone. Coraz bardziej jest popularne to, że już nie każdy siedzi tylko w swoim wydziale i tam się zajmuje tylko tym graniem na skrzypcach, czy tylko komponowaniem, ale coraz częściej to zaczyna się przenikać. Jest też bardzo dużo takich inicjatyw oddolnych, studenckich, żeby właśnie łączyć się. To jest w ogóle bardzo ciekawy okres, bo na przykład kompozytorzy nawiązują kontakty ze śpiewakami, czy z muzykami, już mogą komponować, już może ktoś te dzieła ich wykonywać. Na przykład to jest, uważam, rzecz niesamowita i no normalnie nie studiując w takiej uczelni, trudno jest takich kontaktów nabrać i myślę, że też te kontakty zawodowe zostają bardzo często do końca życia. Możliwości jest dużo. Możemy zostać członkiem jednej ze wspaniałych orkiestr, jakie mamy chociażby w Warszawie, Filharmonia Narodowa Symfonia Warszawia, Orkiestra Radia Polskiego, także w samej Warszawie jest kilka opcji. Można oczywiście pójść bardziej w zespoły kameralne, kwartet, trio. Można się zająć nauczaniem. Tych szkół muzycznych jest sporo w naszym kraju, w Warszawie też. Czy to nauczaniem na takim poziomie podstawowym, czy średnim, czy na przykład właśnie w szkolnictwie wyższym. Ostatnią, oczywiście taką najbardziej elitarną, najrzadziej zdarzającą się drogą jest bycie wirtuozem, solistą. Aczkolwiek warto podkreślić, w dzisiejszych czasach to się też zaczyna czasami mieszać. Często są na przykład koncertmistrzowie wspaniałych orkiestr, którzy również grają solo, również uprawiają muzykę kameralną w zespołach. No dzisiejszy świat, też ta globalizacja daje różne możliwości łączenia tych fachów. Często też można jednocześnie wykładać, uczyć młodzież i łączyć to z graniem. W moim przypadku właśnie tak jest. Ja pomimo tego, że koncertuję na całym świecie, jakby dla mnie ważne jest bardzo przekazywanie tej umiejętności, swoich umiejętności nabytych od innych profesorów, innych mistrzów i to jest dla mnie taka odskocznia, że tak powiem, jedno od drugiego i drugie od pierwszego. To jest ciekawa sprawa. No, oprócz umiejętności stricte takich instrumentalnych, czy umiejętności gry na skrzypcach na przykład, albo na fortepianie, myślę, że też trzeba być gotowym na pewien styl życia. Zarówno bycie solistą, czy granie w orkiestrze, czy granie w jakimś zespole mniejszym wiąże się z tym, że często podróżujemy, że ten tryb życia nie jest taki regularny. I to, co dla innych ludzi, na przykład siedzących w korporacjach czy w biurach, może się wydawać taką ciekawą przygodą, tak, taką fajną odskocznią, to naprawdę dla muzyka w pewnym momencie może być bardzo uciążliwe. I no, trzeba mieć też pewne predyspozycje charakteru, żeby sobie z tym dać radę. Myślę, że też wysoka samodyscyplina jest bardzo ważna w przypadku bycia instrumentalistą czy śpiewakiem. To, że sami ze sobą cały czas musimy też pracować, rozwijać swój warsztat. Aczkolwiek myślę, że te cechy też dotyczą coraz większej grupy w ogóle osób pracujących, bo wiemy, ta globalizacja dzisiejsza, jakby w ogóle system pracy w firmach też powoduje, że ludzie mają coraz jakby więcej wolności. To już nie jest tak, że się przychodzi do pracy, podbija się kartę o 8, wychodzi o 16. Także ten świat się też w ogóle zmienia, no jak świat też muzyków.